budżetowe z podatków potężnie wzrosły, że udało się jakoś ograniczyć tą działalność mafii VAT-owskiej, która przez tyle lat okradała nie Polskę, państwa okradała, zwykłych ludzi w Polsce okradała. Dzięki właśnie między innymi temu, że chociażby w zeszłym roku służby skarbowe 30 miliardów dały budżetowi więcej z podatków, można realizować program 500+, wielki program, który właśnie za te pieniądze może być w Polsce wdrażany. Proszę Państwa, nadal będziemy prowadzili konsekwentną politykę. Wbrew tym, którzy się jej sprzeciwiają, bo przeciętna polska rodzina na tym zyskuje, a to jest dla nas najważniejsze i dla mnie jako prezydenta, to stanowi element absolutnie podstawowy, że ludzie mają pracę i dzięki temu wielu ludzi w Polsce odzyskuje godność i może żyć normalnie. To jest dla mnie element zupełnie podstawowy. Proszę Państwa, słyszę tutaj głosy: konstytucja, konstytucja. Tak, Polska potrzebuje dobrej konstytucji. Wierzę w to, że taka konstytucja powstanie i mam nadzieję, że będzie to konstytucja taka, jakiej Państwo będziecie chcieli i że odpowiecie Państwo na to, jakiej konstytucji chcecie jeszcze w tym roku, w roku 2018, w referendum, które będzie wskazywało kierunki, w jakim powinna iść polska konstytucja. Czy to zmiany do polskiej konstytucji, czy nowa konstytucja. Ja osobiście uważam, że powinna być nowa. Że ta, która jest teraz, jest konstytucją okresu przejściowego. Jest konstytucją stworzoną w czasach, kiedy w Polsce rządzili postkomuniści. I ma ona swoją określoną specyfikę. I w wielu elementach musi zostać uzupełniona. W wielu elementach powinna być też wzmocniona i zmieniona. I to uważam dzisiaj Polsce jest potrzebne. Trzeba odpowiedzieć na co najmniej kilka pytań dotyczących polskiej przyszłości ustrojowej. Chcę Państwa prosić, żebyście w tym referendum wzięli udział i żebyście do tego namawiali swoje rodziny, swoich znajomych, swoich przyjaciół. Bo to jest ważne, żeby wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za Polskę i wskazać te kierunki, żeby potem twórców konstytucji móc z tego rozliczyć, czy ona idzie w takich kierunkach, jakich oczekiwali obywatele. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za tą wytrzymałość w trudnych, deszczowych warunkach. Dziękuję Państwu za to, że razem możemy budować silniejszą Polskę, sprawiedliwszą, po prostu lepszą. Lepszą dla zwykłej, przeciętnej polskiej rodziny. Polskiej rodziny, która jest najważniejszym elementem naszego społeczeństwa i naszego państwa. Jeszcze raz dziękuję i składam Państwu na ten rok stulecia odzyskania niepodległości najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi. Szanowni Państwo, tak jak powiedział w swoim wystąpieniu pan burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, przyjechał porozmawiać przede wszystkim z Państwem, z mieszkańcami ziemi szamotulskiej. I już za chwilę będą Państwo mieli okazję do osobistego kontaktu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Panie prezydencie, zapraszamy.